Rzadko mam okazję być tak blisko kandydatów. Nie bójcie się, nie będzie to forma dialogowana. Chociaż kiedy tutaj wchodzę zawsze do tego kościoła, to sobie przypominam ten moment. Może wy wtedy byliście właśnie w tych klasach małych, kiedy ja tu rekolekcje prowadziłem do szkół. I tutaj niektórzy pamiętają? I wtedy właśnie zrobiłem podstawowy błąd, bo pierwszego dnia na koniec nauki dla tych najmniejszych dzieci zaproponowałem dzieciom, że pokażę, jak robi kaczka, jak wychodzi z wody. I potem każda kolejna nauka musiała się zacząć od kaczki. Sorry, dzisiaj nie pokażę. Chyba, że po skończonej liturgii na zewnątrz. Ale wracając do tego, co nas tutaj zgromadziło, moi drodzy. Liturgia, która nam towarzyszy dzisiaj, to jest już liturgia piątej niedzieli Wielkanocy. Dlatego i biały kolor szat, i dlatego właśnie te teksty Pisma Świętego, które jutro wszyscy będą również rozważali. I oczywiście nie chodzi o to, aby tutaj dokonywać jakiejś fundamentalnej refleksji i przypomnienia wszystkiego, ale chcę wam zwrócić uwagę na kilka wątków, które są zaznaczone bardzo mocno w tych czytaniach. Zobaczcie, zacząłbym od świętego Piotra, naszego drugiego czytania. To, co święty Piotr komentował, przywołując obraz budowli i kamieni, które się składają na fundament, ostatecznie na całą budowlę. Święty Paweł będzie odtłumaczył pewne tajemnice, odwołując się do obrazu ciała, mówiąc, są różne członki i każdy ma swój sens. Tak samo i tutaj, właśnie ten obraz świętego Piotra o tych kamieniach, zaczynając od tego najważniejszego, jakim jest Chrystus, jak zaznaczał, odrzucony, ale okazał się kamieniem węgielnym. Na nim się wszystko buduje. Oczywiście jesteśmy w kościele drewnianym, a więc trudno tutaj dać bardzo jakieś rozwinięte porównania do waszej budowli. Ale można było powiedzieć o każdej z tych belek. Ona ma swój sens, ona ma swoją wartość. I zobaczcie, to tylko uświadamia każdemu z nas, a dzisiaj chciałbym, żeby było to taką niesamowitą prawdą dla was. Wy jesteście ważni i potrzebni. A ten sakrament to potwierdza. Jakkolwiek to rozumiecie. To, co święty Piotr mówił o tym kapłaństwie powszechnym. Jedną z najpiękniejszych definicji tego kapłaństwa powszechnego jest to, że to jest taka posługa, żeby być pomostem między Bogiem a innymi ludźmi. I zobaczcie to, co chociażby pierwsze czytanie dzisiaj przypominało. Ktoś powie, opis ustanowienia diakonów. Fakt. Tylko tam też kilka niesamowicie ciekawych momentów jest. Po pierwsze, jest pierwsza wspólnota chrześcijan w Jerozolimie. Zaczęli jakoś żyć od zesłania Ducha Świętego. Wszystko szło dobrze. Ale się pojawia problem, bo pewnych rzeczy nie dało się przewidzieć. To, co wystarczyło dla 12 apostołów, iluś kobiet i iluś ich najbliższych zwolenników, już nie było wystarczające dla tysięcy ludzi. I to tylko pokazuje, że tam nie było schematu. Tam nie było, ale my żeśmy się tak nauczyli i tak ma być. Nie. Stanęli i mówią, jest nowe wyzwanie, jest nowa sytuacja. Apostołowie mówią, my nie możemy zgubić i zatracić tego, co najważniejsze, żeby głosić to, co Chrystus nam ofiarował i co niesiemy w sobie. A więc skoro grono hellenistów jest zaniedbanych, to dajmy im pomoc. Z ich grona. Jak żeście zauważyli, może imię Szczepan najmniej się kojarzy z helleńskim. Ale potem Nikanor, Prochor. Czy ktoś wybrał takie imię do wierzmowania? Nie, przypuszczamy, tak? Ale Rita jest na pewno. Ktoś jest? Wybrał świętą Ritę jako patronkę? Dzięki, tak myślałem. To jest dość mocna patronka ostatnich lat. W każdym razie te same imiona pokazują, że są wybrani spośród nich. Ci, którzy znają, ci, których znają, po to, żeby we właściwy sposób realizowali tę funkcję, żeby odpowiadali na to, co rzeczywiście jest potrzeba, ale jednocześnie to, co było tam zaznaczone, pełnych ducha i tych, którzy mieli dobrą opinię. I właściwie zwrócił uwagę rodzice na początku. Ksiądz proboszcz, który tutaj zawiesił znacząco głos, kiedy zapytałem go, czy jesteście gotni. Ale powiedział tak. Wasi świadkowie, wszyscy tutaj obecni, nikt nie krzyknął, ja się nie zgadzam, proszę go wyprowadzić.
to nie ten czas, nie ten moment. Nie, właśnie otrzymaliście tę opinię. Jesteście jako ci, którzy właśnie dzisiaj zostają przywołani jako osoby, które, tak jak mówił święty Piotr, są potrzebne w tej całej budowli, w tej całej tajemnicy naszej wspólnoty i naszej wiary. A z drugiej strony to jest wielkie zaproszenie i wielkie przypomnienie dla was. Zobaczcie, tak jak ci diakoni otrzymujecie dzisiaj to nowe swoje posłannictwo dla swojego życia, dla życia waszych najbliższych, dla życia tych, których już dzisiaj jesteście w stanie rozeznać, ale i tych, których zapewne jeszcze dzisiaj nawet sobie nie wyobrażacie. Tak się składa, że w ostatnich dniach ja codziennie udzielam sakramentu bierzmowania. Żeby nie powiedzieć tygodniach. Od Wielkanocy to już prawie codziennie. Dwa tygodnie temu miałem taką historię. Po skończonym bierzmowaniu w jednej z parafii podeszła do mnie jedna z dziewcząt, która notabene miała imię do bierzmowania Anna, a jej babcia zaraz zaznaczyła to po mnie. I dlatego to kojarzę. I ona mówi potem: proszę księdza biskupa, mam prośbę, żeby ksiądz się pomodlił za mojego ciężko chorego kolegę. Mama zaraz rozwinęła opis tej choroby, bardzo poważnej. Ja mówię do niej: słuchaj kochana, oczywiście pomodlę się i będę się modlił. Do dzisiaj to czynię. Każdego dnia. Szczególnie kiedy staję przy nowo bierzmowanych. Ale mówię jej: słuchaj, ale pamiętaj, że ty od dzisiaj, a dzisiaj to już w ogóle w wyjątkowy sposób, poprzez ten sakrament niesiesz tak niesamowitą moc. Może właśnie dla tej chwili, może właśnie dzisiaj przyjmujesz ten sakrament w takich okolicznościach życia twojego kolegi, żeby Pan Bóg, posługując się twoją wiarą, twoją ufnością, twoim oddaniem, przyniósł i umocnił darem swojej łaski twojego kolegę. Mówię, nie zapomnij o tym. I zobaczcie, to jest właściwie właśnie ta prawda. Ta prawda, która również została dzisiaj wyrażona w tej Ewangelii, niesamowicie bogatej, nie sposób odwoływać się do wszystkiego. Ale tam jest taki piękny moment, który Chrystus mówi szczególnie do Filipa, kiedy on mówi: pokaż nam Ojca. A co Chrystus odpowiada? Teraz będę z pamięci jechał, bo ksiądz Paweł dał mi tutaj mikrofon i koniec. No i będzie małe sprawdzenie. Ale tam jest właściwie pewien obraz, pewnego dialogu, który myślę, że wasi rodzice nieraz już przeżyli. Kiedy może żeście stawali przy nich i mówiliście: no ale wytłumacz. I wtedy staje człowiek wobec wielkiego wyzwania: ale jak wytłumaczyć? I mówi: słuchaj, no popatrz na mnie. No ja tak to przeżywam, ja tak to rozumiem. Ja w taki sposób na to patrzę. A to, co robię, tak naprawdę robię właśnie dlatego, że uważam, że jest to ważne. Robię jako, w tym wypadku, można powiedzieć, jako człowiek wiary. W wypadku życia, miłości, troski. Rodzice zapewne zawsze dodają: no bo kocham. A jeżeli nawet nie jesteś w stanie pojąć tego, bo moje słowa są niewystarczające, to popatrz na owoce. Moje owoce mojego życia to potwierdzają. Nie po to, żeby wypominać, nie po to, żeby mówić: masz mi być wdzięczny. Bo przecież się nie robi tego po to, żeby ktoś odpłacał. Bo jak kocha, to robi to bezwarunkowo. I teraz, jeżeli to przywołuje, to między innymi też dlatego, że właśnie ten moment waszego sakramentu to jest nieraz i taka sytuacja, która będzie doprowadzała właśnie do tego, że inni staną przy was i powiedzą: no dobra, byłeś w ostatnią sobotę, byłaś w kościele, przyjęłaś sakrament bierzmowania. No to wytłumacz mi. To przekonaj, że ważne. Nie wiemy, kto stanie, ale stanie. Może nawet jeżeli nie zapyta, to będzie patrzył. I ostatecznie to jest ta pewna odpowiedź, która właśnie w tej Ewangelii się zaznacza. Kiedy Chrystus mówi zasadniczo do każdego z nas, a dzisiaj mówi szczególnie do was, bo tym jest sakrament bierzmowania, kiedy on mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I chcę zaproponować, żebyście spróbowali skojarzyć te słowa z takimi skojarzeniami. Skoro mówi: ja jestem drogą, to mówi: po prostu bądź ze mną, idź razem ze mną. Kiedy mówi: ja jestem prawdą, to mówi: to mnie zapytaj, albo spróbuj posłuchać to, co ja ci chcę odpowiedzieć, to, co chcę ci przekazać. Nieraz wcale nie od razu jest odpowiedź na pytania, które zadajemy, ale one się pojawiają. Kiedy mówi: ja jestem życiem, to on mówi: tylko wtedy, kiedy będziesz w
potrafił to przyjąć mnie, będziesz szedł ze mną, zaufasz, że ja ci nie oszukam nigdy, to twoje życie będzie miało sens. Dzisiaj, jak już było wspomniane, byłem na Jasnej Górze. Brały udział w tej mszy świętej również dzieci pierwszokomunijne. Dzięki temu, że trochę im się niestety skomplikował dojazd do Częstochowy, to były razem z nami, bo swoją mszę miały mieć godzinę wcześniej. Kiedy patrzyłem na nich, zresztą odwołałem się do tego też w końcowym słowie, wspomniałem o tym, że ja sakrament pierwszej komunii, komunii pełne uczestnictwo we mszy świętej przeżywałem 42 lata temu. 1 czerwca będę miał rocznicę. Notabene jutro będę na wizytacji w parafii, części mojej rodziny parafii, gdzie właśnie tę komunię przyjmowałem. I mówię, przypomniałem, że rok później, notabene w garniturku od pierwszej komunii, starsi pamiętają, wtedy był taki bardzo naturalny materiał, bistor się nazywał. Tak oddychał, że bez aparatury tlenowej nikt by oddechu nie złapał. W każdym razie ja prawie rok później, 30 maja, rozpalając trybularz, czyli kadzielnicę, żeby na nabożeństwo majowe było gotowe, niestety zapaliły mi się spodnie. I to też, już nie wchodząc w szczegóły, to w jaki sposób się to skończyło, ostatecznie sprawiło, że 5 tygodni w szpitalu i przeszczep skóry w 3 miejscach na nocy. 42 lata temu, patrząc z perspektywy dzisiejszego dnia, kiedy jako biskup już 4 lata temu byłem w szpitalu na Nikłańskiej z okazji Dnia Chorego, między innymi później odwiedziłem oddział alergologii, a naprzeciwko jest oddział poparzeń. Ordynator stał na korytarzu, mówi, tutaj was nie wpuszczę, jest duży rygor. Ja mówię, rozumiemy, ale zaznaczyłem, że ja kiedyś na takim oddziale leżałem, jako mały chłopiec. I wtedy ordynator mówi, to tym bardziej biskupa biorę. Ale jest rygor, przygotujemy się. Wprowadził mnie po pewnych przygotowaniach na ten oddział i dopiero kiedy już byliśmy sami, mówi, proszę księdza, tutaj jest mama, której córeczka jest operowana, ma przeszczep skóry, poparzona. Wszystko dobrze rokuje, będzie dobrze, ale ona strasznie płacze. I ksiądz ją pocieszy. Pociesz. Znajdź słowo. Przysiadłem się do niej, próbowałem różne przywoływać słowa i na koniec mówię do niej, moja droga, ja prawie 40 lat temu też leżałem na takim oddziale i też miałem operację i też miałem przeszczep. I proszę bardzo, jakoś wyrosłem. Całkiem nieźle. I ona tak na mnie spojrzała, uśmiechnęła się, co i tak już było wielkim wyczynem i mówi, tak ksiądz mówi, ja mówię, taka jest prawda. I teraz, dlaczego ja to mówię? Bo zobaczcie, moi drodzy, okazało się, że może dla tamtej chwili, może dla tamtego momentu, dla tamtego człowieka, właśnie to, co przeżywałem w sposób zupełnie nieprzewidywalny kilkadziesiąt lat wcześniej, to się okazało ważne. Niejednokrotnie w waszym życiu już jest wiele fantastycznego bogactwa. Ceńcie to, szanujcie to. To, co dzisiaj niesie ta tajemnica 13 maja i objawień fatimskich, tak w największym uproszczeniu mówiąc, to jest właśnie to orędzie, gdzie Matka Boża staje i mówi, doceń to, co otrzymałeś od Pana Boga. Przeżywaj to sam w sobie, chroń to, rozwijaj, ale jednocześnie pamiętaj o tym, że możesz, powinieneś również być kimś, kto pomoże to przeżyć, odnaleźć, odbudować w życiu innego człowieka. I tego wam, moi drodzy, życzę, aby ten sakrament, tak jak już tutaj zaznaczyłem wcześniej, który jest takim właśnie zaproszeniem Chrystusa, który mówi, ja będę szedł z tobą, tylko proszę cię, żebyś o tym pamiętał. Ja będę ci tłumaczył, tylko proszę cię, zaufaj. Ja naprawdę pomogę ci, żeby twoje życie miało sens. Tylko idź ze mną i mi zaufaj. To jest łaska sakramentu bierzmowania. Wy dzisiaj ją przyjmujecie. Niech będzie źródłem pięknych owoców. Amen.